Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Spartan i zapraszam Was do obejrzenia tego filmu odnośnie wydarzenia Q&A, który organizował Finet. Film jest głównie dla tych osób, które nie wiedziały o Q&A, a chcą się czegoś dowiedzieć o skillu. Od razu mówię, na pytania nie ma jakichś konkretnych odpowiedzi ze względu na to, że wszystko jest jeszcze wielką niewiadomą. W opisie podaję Wam linki do kanału YouTube, grupy na Facebooku i Discorda od Fineta. Możecie je śledzić, bo aktualnie jest to jedna z najbardziej wiarygodnych osób, które mają jakieś informacje. Dla tych, co nie wiedzą, Finet był game adminem skilla i on odpowiadał na zadane pytania na Discordzie. W opisie jeszcze będzie link do petycji, dzięki której pokażemy, że zależy nam na tym, aby skill powrócił. Na ekranie będą się wyświetlały pytania i odpowiedzi w języku angielskim, ja zaś będę dla Was tłumaczył. Ostrzegam, mój angielski nie jest jakiś wybitny, więc będę mówił swoimi słowami. A skoro to już wszystko, zapraszam do oglądania. Czy to jest możliwe, aby gra powróciła pod koniec roku 2020? Nie ma jeszcze oficjalnej daty, osobiście uważam, że to z powodu tego, że jest już połowa października i nic nie zostało ogłoszone. Ale to nie znaczy, że tak nie może być. Finet, czy znów będziesz chciał zostać game adminem? To jest uzależnione od nowego wydawcy gry, ale krótka odpowiedź na teraz to nie. Ile aktualizacji będzie w ciągu miesiąca z nowym wydawcą? Mam nadzieję, że przynajmniej jedna lub więcej. Czy jest możliwość, aby pojawiły się nowe mapy do trybu zombie? To jest uzależnione od Dragonfly, ale nie jest niemożliwe. Czy będzie pakiet na Lucky Pointy jak w starym skillu? Jeśli się nie mylę, wszystkie wersje Special Force 2 mają to, więc mogę powiedzieć, że też tak będzie. Czy ty, Finet, myślisz, że Special Force 2 znów będzie dobrą grą? Tak, myślę, że tak i mam też taką nadzieję. Czy zamierzają dać więcej ubrań za SP? To zależy od nowego dewelopera, ale osobiście wierzę, że tak zrobią. Uważam, że gra musi mieć darmowe przedmioty dla graczy free to play. Czy gra dalej będzie podążać z aktualizacjami wersji koreańskiej? Nie sądzę, wersja europejska posiada mniej treści, żeby mieć taką samą jak koreańska. Powinniśmy najpierw mieć parę dużych aktualizacji. Czy jest możliwość, aby gra posiadała kompletnie nowe rzeczy, jak na przykład nowe mapy, nowe tryby lub nowe turnieje i inne niż w wersji koreańskiej? Jeśli chodzi ci o aktualizacje, których nie posiada wersja koreańska, jest to uzależnione od Dragonfly, ponieważ oni są deweloperami gry. Czy gra zmieni się graficznie? Nie sądzę. Reszta wersji Special Force 2 posiada taką samą grafikę. Czy przed ponowną publikacją gracze będą testowali grę? Jeśli chodzi ci o testy beta, jest to uzależnione od nowego wydawcy i lub od Dragonfly. Czy będzie możliwość grania ESLA i czy będą turnieje? Nie mogę odpowiedzieć na to ze względu, iż zależy to od nowego wydawcy, ale wierzę w to, że będą nowe e-sportowe turnieje. Czy będą jakieś nowe tryby? Wierzę, że tak. Czy gra będzie miała taką samą mechanikę jak wcześniej? Tak, gra będzie taka sama. To nie będzie nowa gra lub nowa wersja. Czy bronie będą takie same, czy zostaną dodane nowe? Myślę, że będą takie same, ale może dostaniemy parę nowych. Także to by było na tyle na ten moment. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, niekoniecznie odnośnie skilla, to możecie pisać w komentarzach. Oczywiście, jeśli będą jakieś nowe informacje o skillu, na pewno Was o tym poinformuję, a żeby niczego nie przegapić, to możecie zasubskrybować i dać dzwoneczek. Wtedy na pewno przyjdzie komunikat, że coś wrzuciłem. Zapraszam Was również na kanał Fineta, ponieważ u niego możecie znaleźć informacje o skillu zapewne szybciej niż u mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, do usłyszenia, cześć.